Jak bardzo dobrze wiecie, aktualnie mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że przeniesiemy Mistrzostwa Świata do Fortnite'a. I w dzisiejszym odcinku zmierzymy się w trzech konkurencjach i będziemy mierzyć się z Zakrzakiem oraz Ewelą. Ejka! Siema! Także tak jak powiedziałem, w dzisiejszym odcinku mamy trzy konkurencje i Ewela wyjaśni wam zasady pierwszej konkurencji. Dzisiaj chłopaki będą rywalizować między sobą, ja będę sędzią i w pierwszej konkurencji będą musieli tak kopnąć piłką, żeby trafić w sam środek tutaj naszej tarczy. Mamy tutaj różne kolory, sam środek to jest właśnie tutaj żółty. I tutaj dostajemy najwięcej za to punktów, 100 punktów, za czerwony 50, za ten jasny niebieski 30, czarny 20 i biały 10. Tam, gdzie zatrzyma się piłka, to tyle chłopaki dostają punktów. Także w dzisiejszym odcinku wraz z Zakrzakiem będziemy mierzyć się, dlatego że my jesteśmy piłkarzami, a Ewela tak naprawdę nie ma piłki i nie ma za bardzo z nami jak rywalizować. Także chłopaków zapraszamy tam na start, a ja tutaj będę bacznie obserwować, ile punktów zdobywają. Ja jeszcze przypomniałbym o tym, że oczywiście kto zajmie pierwsze miejsce, będzie miał pompę, kto zajmie drugie miejsce, będzie miał słabszą pompę, kto zajmie trzecie miejsce, będzie miał coś takiego. I to, co zostanie, będzie dla Eweli za to, że sędziuje. Także Zakrzak, chcesz jako pierwszy, czy ja mam iść jako pierwszy? A wiesz co, idź jako pierwszy, ja sobie chwilę pooglądam, jak ci pójdzie i pójdę drugi. Ogólnie zasada jest taka, że musimy bić z tego pola, czyli nie możemy sobie na przykład stanąć tutaj, nie możemy wyjść za tą linię, po prostu musimy stać na zielonym polu i oczywiście musimy trafić w sam środek. Za środek dostajemy 100 punktów i mamy aż 5 strzałów. Także kiedy ja będę strzelał, Ewela będzie oglądać, gdzie udało mi się trafić. Dobra, jestem Rafał gotowa, także dawaj pierwszy strzał i ja obstawiam, że w pierwszym strzale nawet nie doleci tutaj na tą tarczę twoja piłka. Ogółem pierwsze, co muszę zrobić, to nacelować w środek. Tylko gdy naceluję w środek celownik, wydaje mi się, że trochę ta piłka poleci w lewo. Więc postarajmy się, czekajcie, postarajmy się najpierw wycelować w ten sposób i używamy piłki. Piłka leci bardzo randomowo i pierwszy strzał już za mną. No i tak jak mówiłam, chociaż nie, zatrzymało się na czarnym i za czarny mamy tutaj 20 punktów. No nie jest to najlepszy wynik, ale biorę go w ciemno. Jeszcze tutaj przypomnę, że po tej pierwszej konkurencji będziemy przechodzić do innych konkurencji, więc oglądajcie odcinek do końca. Ja się nie chwalę, ale grałem w piłkę kiedyś kilka lat, więc Rafa, ja dzisiaj trafiam stówkę. Nie wiem, czy wiesz, ale tak musi być. Przygotowujemy się do strzału. Ty, gdzie ja mam tą emotkę? Czekaj. O, jest emotka, strzelamy i pyk, leci. Oj, trochę wyżej poleciała niż twoja i zobaczmy, co wypadnie. Chyba będzie środeczek, nie? Przeleci tarczę? Nie, ale jest lepiej. Jest czerwony, a za czerwony mamy 50 punktów. Także Rafał, tutaj musisz się postarać w drugim strzale. Ja nie wiem, jak to się dzieje, jak Zakrzak tam trafił tak bardzo blisko. Ja w ogóle myślałem, że będzie sam środek. Dobra, też postarajmy się jakoś tak wycelować i zobaczmy. No, powiedziałabym, że bardzo źle. 0 punktów. Nie wiem, no myślałem, że lepiej mi teraz pójdzie, a okazało się, że jest jeszcze gorzej. Okej, czyli teraz, jeżeli nawet nie trafię w tarczę, nie będzie takiej tragedii. Ja teraz postaram się wcelować w stówę minimalnie niżej, żeby... Znaczy, nie wiem w sumie, czy minimalnie niżej. Zobaczmy, jak poleci i czy będzie stówa. Ej, Rafał się nie pochwalił, ale on też grał długo w piłkę. Tutaj Zakrzak tak samo kopnął na czerwone, także ma razem już 100 punktów, a Rafał ma tylko 20. No, także Rafał, musisz tutaj nadrobić. No, ja muszę teraz trafić w stówę. No, nie ma innego wyjścia. Starajmy się to teraz zrobić, bum! Leci piłka i zobaczmy, ja tutaj mogę w sumie trollować i mogę zatrzymywać albo pomagać. Ej, o włos, Rafał, i byłoby na żółte, ale mamy czerwone, a jak widzicie czerwone, to 50, także 70 punktów masz. Ja idę zobaczyć faktycznie, widzowie, jakby to była bramka, w sensie bym miał przelecieć przez linię, no to chyba nie ma bramki, bo dalej jest piłka na linii, więc no przykro mi, no ale... Mam 50. Ale byłeś mega blisko. Okej, trzeci strzał. Teraz musi być stówa. Jestem ciekawy, czy w ogóle ktoś z nas trafi stówę. Ja daję teraz, wydaje mi się, że idealnie na środek. Proszę mi tu nie skakać. Co to ma być? Co za oszustwo. Kopiemy i nie będzie stu. A może będzie, zobaczmy. Ej, Zakrzak tak wysoko mega, ale chyba przeleci. Ej, nie, czekajcie. Jest na niebieskim. Myślałam, że na czerwone, ale na niebieskie. Także pierwszy raz w dzisiejszym odcinku ktoś zdobywa 30 punktów. Jest okej. Ja jestem mega ciekaw, czy moja piłka jest w stanie przebić. W sensie, może nie tak przebić, co przepchnąć piłkę Zakrzaka. W sensie, jak jego piłka by leciała w moją, to czy moja jest w stanie zmienić jego kierunek. Tutaj jest taki plus też, że te piłki znikają. I Rafał, jejku, co tu się stało? Leciało tak ładnie i poleciało w prawo i mamy na białym, czyli najmniejsza tutaj punktacja, 10 punktów tylko. No ale sami zobaczcie, ta tarcza jest po prostu krzywa, a tak to by było na środku. Ej, ale zauważyłeś, że moje piłki się nie odbijają tak od tarczy, a twoje lecą prosto i nagle w bok skręcają? No bo ty masz flaka po prostu, ty masz takiego flaka, a nie piłka. Ja mam nabitą w powietrze i po prostu się odbija od wszystkiego. Nie, ty masz tą piłkę z myłkę. Trzeba mieć jakąś taktykę, czasem się kopię flakiem. Czwarta próba, teraz może kopnijmy w kosmos, znaczy w kosmos. Może akurat się okaże, że będzie to lepsza decyzja. Kopiemy i patrzymy. Ej, ładnie to leci, ale może się okazać, że przeleci przez tarczę.
No i nie, zatrzymał się na czerwonym, także znowu zakrzak ma 50. On dziś... Ej, czekajcie, nie, przepraszam. Tutaj chyba większa część jednak jest na niebieskim. Musicie przyjść do mnie i tutaj zdecydować, ale mi się wydaje, że jednak chyba 30. Ja jako niezależny sędzia na pewno tutaj ocenię na korzyść. Chociaż? Nie, bardziej jest na czerwonym. Z jednej strony tłustej wygląda bardziej na niebieskim, a od tyłu bardziej, że na czerwonym. Zależy jak się patrzy, ale tak na prost piłki chyba na czerwone. Dobra, dajemy 50. Napiszcie w komentarzu. Okej, ja teraz robię podobnie, czyli do góry, żeby mi się ta piłka nie odbiła. Ale nie wiem, czy to coś da i leci na sam środek. Tylko proszę, nie odbij się. To jest ostatni strzał Rafała i mamy czarny. No Rafał, ty masz za dużo siły chyba. 20 punktów. No to jest jakiś skam, czyli co, ja muszę setkę trafić za ostatnim strzałem, żeby w ogóle coś zmienić chyba. Ile ja mam punktów? To był twój ostatni strzał i masz setkę, ale wszystkich łącznie. No jasu, no dobra, to zakrzak kopnij. Wejdź, traf w środek, zobaczymy czy ci wyjdzie. Kopię w kosmos, nawet nie celuję. Zobaczymy jak będzie. I oj, krzywo. Chociaż i tak chyba będzie białe. Zakrzak ma już 180 punktów i nie doleciało nawet, także Rafał ma 100 punktów, Zakrzak 180. Także już wiemy kto wygrał pierwszą rundę. Teraz przechodzimy do rundy numer 2. Zakrzak, odbieraj tutaj swoją złotą broń. Bierzemy broń za pierwsze miejsce, złoty pierwszak. Bardzo dziękuję. I ja, żeby Ewelinie było przykro, to dam jej pompę. Ja sobie wezmę tutaj niebieskie, coś takiego będę na daleko grał najwyżej. Dobrze, dziękuję bardzo. To chyba za to, że tyle ci punktów dodawałam po kryjomu. A dodał... Właśnie mogłaś mi dodać. Ja się dziwię, że Ewela mi nie dodawała nic. Chodźcie na drugą rundę. Druga runda i już wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Mamy tutaj trzech obrońców. Będziemy musieli strzelać do bramki, tak jak możecie zobaczyć, tutaj jest bramka. I teraz tak, jeśli piłka wypadnie z bramki, gol jest zaliczony, ale jeśli piłka na przykład odbije się i nie wpadnie, w sensie od słupków, no to oczywiście nie jest zaliczony. Wystarczy, że wejdzie tu, nawet gdy się wybije. Są punkty. No i za każdą bramkę dostajemy jeden punkt. Ja będę tutaj liderką, wchodzę tutaj na ten, na bramkę i sprawdzam, czy wlatują do środka. To kto zaczyna? Zaczynasz? Czy... No tak, chyba zaczynasz. Jako, że przegrałem, to zacznę. No i słuchajcie, tutaj jest tak duża losowość, że albo wleci, albo nie wleci. Także mamy znowu tutaj pierwszy z pięciu strzałów. Bum, zobaczmy. Aj, jest źle. Ja spróbuję przelobować tych obrońców. To może się nie udać, ale spróbujmy. Kopiemy loba i... Ty, przelobowałem ich, wpadło, mam to. Dobra, było, wypadło później, ale też zaliczam tutaj, także jeden punkt dla Zakrzaka. Dobra, w sumie nie pomyślałem o tym, że możemy lobować. Bum, zobaczmy. No nie, no! Ej, Ewela wybiła z bramki, czy wy to widzieliście? Poprzeczka. Ja stoję właśnie bardziej z tyłu, tu była poprzeczka. Choinka, ale za poprzeczki powinno być pół punkta, także widzę pół... Nie mam nic. Okej, lecimy teraz, strzelamy, to się chyba Brazyliana nazywało, od poprzeczki do bramki, kopiemy i pyk, i czy będzie... Ej, nieba. Ty jest! Czy by... Co jest? I co teraz, Rafał? No nie, no bo tu masz piłkę, nie? A wpadła i się odbiła chyba, mi się wydaje. Ona się tu odbiła i przeleciała tu. A możliwe, no co? Widzowie, był właśnie VAR, tutaj macie zdjęcie, piłka poleciała inaczej, ja tu wejdę na powtórkę i wam wszystko ten. Dalej jest 1-0 dla Zakrzaka. Ja sprawdzę to po odcinku też. Ja tym razem nie będę lobować, po prostu tutaj strzelę tak, jak powinienem. Bom, myślę, że teraz... Ja nie mogę, no przecież to jest jakiś skam. Ja naprawdę, jak budowałem, widzę tę mapę, to trafiłem prawie wszystko, naprawdę. Okej, ja spróbuję zrobić teraz to, co ty, tylko muszę sobie dobrze to wyliczyć. I teraz, patrz, pyk! Śmiał się ze mnie, widzowie, piszcie karma w komentarzu. Masz, gościu. Ale było blisko, było blisko. Pierwszego obrońcy, tak się śmiał. Ewela, patrz tam na linii, nie rób za bramkarza, teraz bum! Jest! No i proszę, proszę, z Kaziora tutaj 1-1. Nie wiem, który to był mój strzał. Czwarty? Czwarty, został ci jeszcze jeden, a Zakrzak ma jeszcze dwa, także jeszcze wszystko może się zdarzyć. I co najważniejsze, jeśli chcecie taki drugi odcinek z innymi rodzajami tutaj rund, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Czekaj, czyli teraz ja mam trzeci strzał albo czwarty. Wydaje mi się, że chyba jednak czwarty. Strzelamy, trafiamy, mam nadzieję. Tu patrz, co obronił skubany. Nie ma punkta dla Zakrzaka i teraz została ostatnia runda. Jest po 1-1, także chłopaki, postarajcie się. Czyli albo teraz trafię, albo będzie lipa totalna. Widzowie, lecimy do góry i bum, proszę państwa, co to będzie? Barierka! Co to było? Nie wpadło? Nie, tutaj była poprzeczka. No nie wytrzyma, widzowie, przecież to jest nic innego jak pech, no tu ja nie rozumiem. To co, w takim razie ja dorzucam jeszcze drugi gol na koniec, proszę bardzo, wlatuję i mamy dwójkę. Ej, nie mamy dwójki, co jest? Macie po jeden, także musi być dogrywka, po jeszcze jednym strzale. Dopóki ktoś nie trafi, w sensie dopóki ktoś trafi... więcej razy. Dobra, zobaczmy. Bom i spróbujmy.
I mamy od poprzeczki, ależ bramka tutaj. I co, panie Zakrzak? Proszę tutaj. Ja teraz powiem tak, muszę trafić, żeby był remis, więc po prostu trafiam, tak? Po prostu trafiam. Aha, to sobie trafiłem. Dobrze, 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 dobrze. Ewela, przyznaj nam nagrody teraz. Dobrze, proszę bardzo, tutaj dla Rafała piękna broń, proszę bardzo. Dla Zakrzaka stara tutaj taka pompka, proszę. I dla mnie też zostało coś fajnego, także ja też nie jestem pokrzywdzona. Ale Ewela sobie fajnie wybrała sama, to my mieliśmy cię wybierać, ale dobra, niech będzie, chodźmy dalej. Zakrzak ma dwie pompy. Ej, mam w tej chwili najgorzej. Wygrałem pierwszą mapę, ale to mi nic nie dało, bo Rafa i tak zdobył teraz taki shotgun. Ja wzięłam trzecią broń, że niby najgorzej. Ja, wiecie, nie żebym sobie wybierała najlepszą. Nie, no przecież spokojnie, Ewela. Słuchaj, musisz tu iść teraz na okręgi, ponieważ będziemy teraz trafiać do okręgów. I teraz tak, tutaj mamy oczywiście po 5 strzałów, 5 piłek. I tak, ten jest najprostszy za 20 punktów. Później mamy ten za 30. Później mamy ten za 40, za 80 i za 200. I to jest najciekawsza runda, więc przypomnę wam o tym, że jeśli zostawicie 3000 łapek, to udostępnimy wam po prostu tą mapę. Będzie ona na Discordzie, także macie wszystko w opisie. Także Zakrzak, jako że przegrałeś, proszę bardzo, możesz iść jako pierwszy. Wiesz, co mi trochę to przypomina? Grałeś kiedyś w krykieta? Chyba nie, nie wydaje mi się. Pewnie widziałem to gdzieś, ale nie, chyba. Chyba nie, nie wiem. Grać ja też nie grałem, ale jest mega podobne. Ja celuję w 80, bo tak szczerze to 20 wydaje się całkiem ciężkie do trafienia. Więc lecimy w 80. Może coś takiego będzie dobre. Wleciało? Nie. Naprawdę? Tutaj gdzieś bokiem przyleciało, na pewno nie wleciało. Okej, okay, to nie ma. Zero punktów. Ja zacznę od 40, dlatego żeby mieć jakiekolwiek punkty, jak Zakrzak ma 0. Zobaczmy. I proszę yes. bardzo, 40 punkcików. Słuchajcie, ja w tej rundzie nie idę na łatwiznę. Lecimy po 200 punktów, proszę bardzo. Leci piękne kopnięcie i... Patrz, jak blisko. Zakrzak tutaj był bardzo blisko, odbiło się chyba tutaj od dwójki, także wydaje mi się, że jakby tutaj jeszcze spróbował w następnej rundzie, to może być tutaj 200 na liczniku. Ja próbuję w to 200, też nie będę gorszy. Bum, poszło. No chyba pod, niestety. Chyba troszkę za nisko. Ja za wysoko, Rafa za nisko. Próba numer 2, lecimy znowu po 200. Czy tym razem się uda? I udało się. I to jeszcze jak? To idealnie przez środek przeszło. Także niby Rafał za pierwszym razem trafił, ale ma dużo mniej punktów niż Zakrzak. Czyli zobaczcie, jestem na przegranej pozycji. Próbujemy tak samo 200 i... Ajajajajaj, ale to było blisko. Mega blisko. Ej, gościu, przesuń się, bo teraz ja... A nie, to ty teraz. Tak, ty trafiłeś właśnie w słupek, więc moja czwarta próba. Tak, moja czwarta. Okej, widzowie, próba numer 4. Ja tutaj postaram się wycelować trochę bardziej w prawo, bo ta piłka, nie wiem czemu, schodzi na lewo. Kopiemy i... Proszę bardzo, Cristiano Ronaldo. Jest 200 punktów, Zakrzak ma już 400 punktów, a Rafał ma 40. Wygląda to bardzo źle, próbujemy to 200. Dobra, yes! też wpadło. Już wiem jak. Czyli jeżeli ja teraz nie trafię, a ty trafisz później 200, to wygrywasz, więc ja muszę się naprawdę spiąć. Celuję oczywiście w 200, bo to jest jedyna opcja na wygranie. Proszę tam nie wskakiwać do tego kółka, gościu. Kaniza. Dawaj, dawaj, Zakrzak, Zakrzak, Zakrzak. Kopiemy i proszę bardzo, mamy to. 600 punktów, Zakrzak. Rafał 240 i ostatni strzał. Rafał, jeszcze możesz... Aha, bo to już ostatnia ten, czyli ty już przegrałeś. No przegrałem, ale dajcie mi sobie trafić, bo też się chcę ucieszyć, jak trafię. No i widzowie, no już wiem, już teraz wiem jak, no przegrywam drugie miejsce mam. Czyli ja pewnie dostaję mitycznego skara, złotego, elegancko. Jako że Ewela tutaj już ma M-kę, to ja sobie wezmę za drugie miejsce właśnie. M-ka z 7-kę i Ewela, co tam masz? Ja mam taką pompkę, także mam dwie i teraz wchodzę w dziurkę jak myszka i na cichacza. Wspominamy wam jeszcze oczywiście o kodzie Ewela w sklepie. Także wpisujcie i zostawiajcie łapki w górę. Teraz jesteśmy na hali z piłkami i tutaj każdy idzie w swój róg i kto zrobi pierwszy 7 fragów, wygrywa rozgrywkę. Trzymajcie za mnie kciuki, idźcie do siebie i powodzenia. 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 Moja taktyka jest taka, że jestem cicha jak myszka. Czy kogoś tutaj mamy? Mamy tutaj jedną osobę. Tam Rafa we mnie już widzę, ładuje ze skara jakiegoś tam z MK7. Czemu my nie nagrywamy odcinków z dziewczynami, tylko z chłopakami? A, no i oczywiście na Rafę w dwójkę. Żegnamy Rafę. Ej, co jest? Co tak mało? Dobra, mamy pierwszego killa, let's go. Okej. No to sta... Okej, mamy to. Ale dostałam. Ten tactical jest naprawdę fajny. Pyk! Żegnamy, żegnamy tutaj zawodnika. Czemu wszyscy się muszą bić zawsze u mnie? Weźcie mi to, wytłumaczcie. No nie... Ej. Dzień dobry, Rafa, witamy. 70. Wow. Nie miałem nawet szans. Chodźmy po Rafała jeszcze. Co to było?
Ile? A co gdyby tak sobie stanąć po prostu na piłkę i zakamuflować się w piłkę? Gdybym wiedział, to wziąłbym skina w kolorach piłki i nikt by nie wiedział nawet, że tutaj stoję, ale ktoś tam mnie widzi z daleka. Łódź się kręcę, ale dostałem. Dobrze, lecimy na Zakrzaka, bo on tam mało życia ma. Bierzemy pompę, ała, 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 mam zero. I jakim cudem ja wygrałem, nie mam pojęcia. Ach, ten Zakrzak. Gorzej jak Ewela mnie zobaczy. Zaraz. O, oj, oj, oj. No, gin, 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 gin. Dobra, mamy, mamy wreszcie. Chowam się tutaj gdzieś za piłki. Wow, dostałem. Na piłkę wychodzimy, cyk. Ole mi sprzedał. Bomba, no to było niezłe. Idziemy teraz do Eweli. Biję na daleko i dwa razy na biało dostał. Rafa, ja go muszę dziabnąć. Ajajaj, nie dałem rady. Dobra, ja... Ale dymy. Dobra, ja mogę zrobić sobie tak, że podchodzę pod tego, któremu chcę dać wygrać. Ej, jest tutaj, mamy go! Jo, cię kręcę, ale mnie wystraszył. Ale mnie grzmotnął. Ale jakieś opóźnienie, widzowie. Coś tu się nie dzieje, nie tak. Mamy tutaj Ewelę. Dostałem lekko. Zostaw Ewelę, gościu. Mamy go. Tutaj jest Rafa i Ewela. Z tego co widzisz, strzelają się. Pyk, Rafę, pyk go drugi raz, pyk trzeci. Teraz to ja zabrałem killa. Ała, coś się tutaj wydarzyło w ogóle, nie mam pytań. No, gin! Gin, gin! Dobra, zbieraka! Czemu ona przede mną ucieka? Co ta Ewela robi? Czemu? Ej, ale mnie strolowała, ja myślałem, że się coś stało. Dzień dobry, a raczej może do widzenia! Szósty frag! Brakuje mi tylko jednego i mamy zwycięstwo. No i mam gościu. Ewela pokonuje Rafę! Jak dobrze! Uwielbiam to. No 34. Jeszcze tu mnie pisał. O nie, Zakrzak wygrał. Dobra, widzowie, Zakrzak wygrywa dzisiejszy odcinek. Zostawiajcie łapy w górę, wpisujcie kod Ewela. Kod do tej mapy będzie w opisie na 3000 łapek. I oczywiście wbijajcie na ten odcinek, który tu widzicie. Trzymajcie się, na razie, piona.